Cześć Życzku. Cześć. Co robisz? Robię kolanną kaszkę. Zagrzewam tutaj inne elementy, żeby było cieplutkie. Mhm. Do kawki. I co będziemy robić? Aha, szukam kubeczka też teraz do kawki. Kubeczek jest bardzo ważny. Tak, ten odpowiedni kubeczek. Szukam tego dla ciebie, daj buźki. Siemanko. Siema. Witamy w naszym kolejnym wideovlogu. 14 już. 14 już. Tak. I dzisiaj opowiemy wam, jak minął nasz pierwszy tydzień kwarantanny. Dokładnie. Do której byliśmy zmuszeni. Tak. Bo przekroczyliśmy granicę Polski, jak wiecie, z poprzedniego odcinka. Dokładnie. Więc działo się przez ten tydzień, działo się. Dużo się działo. Naprawdę. Jak tak zliczyliśmy sobie na palcach, ile to tak naprawdę robiliśmy przez ten tydzień, może ilościowo nie było to aż tak dużo, ale nakładem pracy na pewno było to bardzo dużo. Tak, tak. Kawał dobrej roboty odwaliliśmy. Dokładnie. Pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy i na którą czekaliśmy bardzo długo też. To był grill. To był grill, tak, to był grill, na pewno, grillowanie, czat, i testowanie naszego małego grilla, tak. Małego Webera, Smokey Joe'a. Tak, no po prostu super, powiem wam, jeżeli ktokolwiek zastanawia się nad kupnem jakiegoś takiego porządniejszego mini grilla, to możemy... Przenośnego takiego, którego można wziąć, tak, na plażę, to tylko ten. Naprawdę. Rekomendujemy Webera Smokey Joe. Super sprawa. My kupiliśmy z drugiej ręki i był w perfekcyjnym stanie, znaczy nadal jest w perfekcyjnym stanie. Mhm. I możemy tylko rekomendować solidny grill. Mhm. W międzyczasie Agatka robi placówki, pakory. Tu się dzieje magia też na grillu. Są kiełbaski, cebulka i będziemy też grillować. Próbować dzisiaj grillowanych jabłek. Bo czemu nie? Jak tam nasze grillowane jabłuszka. Parabucha. Dobrze to wygląda. O kurczaki. Mięciutkie są. No proszę. W ogóle pękło. Co się puściło. Zobaczymy to. Ciach. I to. Ciach. I też tu wrócimy do tego. Co robimy? Robimy pakory. Są to takie indyjskie placuszki, więc zostałam tak zainspirowana, żeby zrobić coś innego, bo Grzyś mówi, że a zróbmy placki ziemniaczane, a tak sobie pomyślałam, że może dodać kilku innych warzywek. Więc dodaliśmy tak, korzeń pietruchy, są też ziemniaki, jest por i marchewka, tak, dokładnie marchewka. I pietruszka. Tak, korzeń pietruszki. I dodałam też przyprawę tikka masala. Sulpiecz. I jajka. I trochę mąki. Bez gluten. I to wszystko. Tak. I smażymy. Na dwa palniki. Pyszne. Czujesz węglem, czy nie? Dymem, ale bardzo delikatnie, bo jabłko jest słodkie i... No. Super. Ale naprawdę całkiem mocno, intensywnie pachnie drewnem, więc jestem ciekawa. Pyszne jest, naprawdę. Czyli to była pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy. Dokładnie. Druga rzecz, którą zrobiliśmy, to było też długo wyczekiwane mycie auta. Tak, mycie auta, tak. I
udało się umycie auta. Zajęło to jakieś 5 godzin. Dokładnie. Bo było strasznie brudno. Błysk auto. I powiem wam, przez to, że to auto siedziało przez ile? Pół roku na miejscu? No ponad. To po prostu, no już tam, że tak powiem, mech zaczął narastać na gdzieś nim. Gdzieś tam w szczelinach, w szparach, no. Tak. Więc udało się to wymyć, wypłukać wszystko i jest bardzo dobrze. Dokładnie. I nie mardzę, nie mardzę. Dokładnie. Poza tą, która była. O co? Dzień dobry. Kwarantanny dzień drugi. Dzisiaj będziemy myć fana. W końcu. Bezbrudny. Mega. Nieumyty pół roku. Nie lubi? Do akcji. No to zaczynamy mycie. Wiaderko przyszykowane. Wiaderko gotowe. Mamy gąbeczki. To była druga rzecz, którą zrobiliśmy. Później trzecia rzecz, którą zrobiliśmy, to jest to, że wreszcie mieliśmy możliwość, żeby odpalić naszego drona. Tak. Jest to super czat też. Był mały przelot nad naszą miejscówką. Tak, więc zobaczycie to teraz, jak nasza miejscówka wygląda na kwarantannę. I no, fantastyczne warunki mieliśmy, bo akurat nie było wiatru, więc postanowiliśmy szybko z rana nagrać i przetestować drona. Więc jesteśmy super zadowoleni i będziemy nagrywać dla was teraz też content właśnie z drona, więc też się tym super jaramy. Tak. No, i niesamowite było to, że mogliśmy zobaczyć takie miejsca znane nam, albo miejsce znane nam, z zupełnie innej perspektywy, no, prawda? To naprawdę fajna rzecz. Czwarta rzecz, którą zrobiliśmy i powiem wam, to generalnie był też projekt, który czekał już w naszym vanie i było to malowanie. Jak widać na załączonym obrazku. No, ale jest ładnie, jest naprawdę świeżo i mnóstwo światła wpada do środka. Naprawdę, metamorfoza absolutna auta. Bo tak jak widzieliście na jakichś innych wideach i na zdjęciach również na naszym Instagramie, no to auto było generalnie, znaczy jest budowane z płyt takich jasnych, no i dla niektórych to pasuje. Niektórym to pasuje po prostu taki wygląd drewniany i spoczko, ale my postanowiliśmy tak naprawdę rozjaśnić białą farbą wnętrze i absolutnie jest efekt zmiana światła, które wchodzi, świeżość, no i ujednolicenie tak naprawdę. Tak. Jednak te lata spędzone w Danii i przyzwyczajenie się do białych ścian wszędzie to dokładnie dała swoje. Dokładnie. Zajęło nam to 2 dni, tak by the way, nie?
Tak, zajęło nam to 2 dni malowanie. Niby nic, tak, tak. Niby to jest mały metraż, ale te wszystkie zakamarki, odkręcanie wszystkich frontów, szafek i dodatkowo jeszcze zawiasy malowaliśmy. Dokładnie. No, zajęło trochę. Zajęło. I to była pierwsza warstwa, która tak naprawdę była najważniejsza, bo dzięki temu, że dokładnie pomalowaliśmy pierwszy raz, to drugie to było tak naprawdę tylko malowanie tych dużych powierzchni. Co jeszcze nam zostało na ten okres kwarantanny do zrobienia i poprawienia, to w końcu zamontowanie paneli słonecznych na dachu. To tak przekładamy to i odkładamy i a to nie pasuje coś tam, a to, a tu śrubki brakuje i tak już... A tu wiatr jest za duży. Tak, już 3 podejścia były do tego i myślę, że za 4 w końcu się uda. No bo wbrew pozorom to naprawdę wymaga. To jest projekt, który musi mieć dobre miejsce, czas i tule, tak? Więc... I jeżeli jest za duży wiatr, to faktycznie, no próbowaliśmy już jedno podejście zrobić w tym tygodniu pierwszym kwarantanny, ale wiatr był taki kosmiczny, że może przy ziemi tak tego nie czuć, ale jak się wejdzie 2 metry wyżej, to zupełnie tutaj naprawdę hula na tych polach, więc przewiało nas mega i dlatego chcemy tak odczekać na jakieś dobre warunki do tego. Ale zrobimy. I zrobimy. Więc to jest kolejny projekt, który mam do zrobienia i w sumie to będzie taki finalny, tak. Wydaje mi się. Ale mamy jeszcze cały tydzień kwarantanny, więc... Dokładnie. Robimy. A i to wszystko. To wszystko, kochani. To był nasz pierwszy tydzień kwarantanny, więc myślę, że całkiem produktywny. Tak. I w takim razie, jeżeli podoba Wam się to, co robimy i podoba Wam się ta społeczność, którą tutaj tworzymy i jaką jesteśmy paczką, to zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie lajka i do zobaczyska. Tak, niedługo wyruszamy w podróż. Dokładnie. Będzie więcej się działo na kanale. Będzie się działo. Dziękujemy. Siema!